No to witajcie widzowie na kolejnym filmie kanału Think Testing. Dzisiaj zrecenzujemy sobie z humorkiem, jak to u nas bywa przy kulinarnych filmach. Taka seria. Z humorkiem, nie? Dokładnie. Zrecenzujemy sobie z dupki gorący kubek z Knora. Zaprezentuję tutaj po kolei. Mamy rosół skóry, grochówka, pomidorowa, pieczarkowa, barszczyk domowy pysznie, żurek i tego to ja nie wiem, jak to smakować, szczerze. To jakieś grzyby. Borowikowa. Ale nie wiem, jak to smakować. Pierwszy raz spotykam się z taką zupą. Ja też. Ale dobra. No, no i... bo jest grzyb borowik, nie? No ta jest. Więc przetestujemy sobie i zapraszamy. Ale ja, słuchajcie, jeszcze zanim, ja bym chciał przejść w skład tej zupki, bo tu mnie zastanawia, czy tu w ogóle jakieś borowiki są. Co my tu mamy? Ja wątpię. Borowikowa z grzankami. Aha, aha, jakieś śmieszne języki, super, po prostu naprawdę idealne, żeby to przeczytać. No... Niestety... Co my tu mamy? Pieczywo, mąka pszenna, sól, drożdże, olej rzepakowy, olej palmowy, no przecież sam syf. Jak my o tym teście przeżyjemy i nie będziemy mieli kuźwa stu pryszczy, no to będzie dobrze, nie? No, tłuszcz palmowy, sol jodowa, borowiki 4,1%. Aż 4% stary, zajebiście. To się widzowie zdziwiłem. No to fajnie. Powiem tak, skład nie jest jakiś tragiczny. No. Jest to lepsze od zupki chińskiej, ale tak czy inaczej nie jest to jakieś coś zdrowego, więc już nie zalecamy tego jeść na co dzień. W takich ilościach jak my to zjemy. No właśnie, bo to już sporo. No. Ile my tego mamy? Ile my tu mamy? 7? 2, 3, 4, 5, no 7 zup. My 7 dokładnie. Więc zapraszamy do oglądania. Dobra widzowie, zupa borowikowa w tym momencie. Zalewamy i testujemy. Pełny kubek wymiesza się i się przeleje. Będziemy próbować. Dobrze, zalaliśmy borowikową, dobrze mówię? Tak, tak. Przetestujemy. Także przechodzimy do testu. Jest to borowikowa z grzankami. Pokażę jak konsystencję, czekaj, ja pokażę konsystencję. Bo też jest ważne, uważam, tak wygląda konsystencja zupy. Stała się taka dość zawiesista, no. Gęsta jest dość, także próbujemy. To są chyba jeszcze... Ej, dobra. Ale powiem szczerze, piłem kiedyś zupę, tą taką zupkę grzybową, po prostu nie borowikową, tylko grzybową, czyli to było jakieś tam pewnie połączenie grzybów, to smakowało to identycznie. To jest bardzo dobre, ja jestem dość głodny w tym momencie, bo dawno nie jadłem. Ja też. I smakuje mi to naprawdę mega. Następną testujemy pomidorową ogólnie, bo teraz mam smaka strasznie. Jest następna pomidorowa z makaronem. Okej. Okay. I to sobie oczywiście przeczytamy skład, co tam jest. Czy jakieś są tam pomidory, co tam się znajduje. A to sobie wiadomo, zjemy do końca. I po prostu widzimy się w następnym klipie. Dobra widzowie, druga zupka pomidorowa z makaronem. Właśnie będziemy ją gotować i przechodzimy do recenzji. Dobra, no to może przeczytaj mi sobie jeszcze skład. Ja położę kamerę, a przeczytaj mi sobie skład. Co się znajduje? Znajduję. No to co tutaj jest? Są tam pomidory w ogóle? Gdzie to zna? No tu niżej będziesz miał. Od którego to jest? Tłuszcz palmowy, laktoza, mąka pszenna. Białko serwatkowe, więc jest białko. To się dziwię. Tłuszcz palmowy. Sól, cebula jest, oregano, więc są przyprawy. Natka pietruszki, bazylia. Burak czerwony. Okej. Aroma może zawierać inne zboża. Zawierające gluten. Seleria, kurde, to jest ciekawy skład, ciekawy. Dobra, ale okej, mi zależy na jednej rzeczy. Czy tu są pomidory? No to sprawdź. Okej, to dobra, to zatrzymaliśmy się na selerze. Aromat może, no to było. Seler, jaja, gorczyce, soję. Nie. Widzowie, zupa pomidorowa. W składzie tej zupy nie ma pomidorów, no to ciekawy dosyć. Dobra, ale przetestujemy, nie? Przystępujemy do zalania zupki, no i... Damy wam znać, jak smakuje, no. Patrz, i tym razem jak w poprzednim filmie nie przelałeś. Brawo, widzisz? Uczysz się. No. Może zmienimy pracę inną niż na jak miotła. Tego nie było. Okej. Przystępujemy sobie teraz do testu zupy pomidorowej. Tak jak już w poprzednim filmie, klipie powiedzieliśmy, że zupa ta w składzie nie ma pomidorów. Co nas dosyć bardzo zdziwiło. A czy na pewno nie ma pomidorów? No sprawdź jeszcze, bo ja się wiesz, mogę mylić. Nie, no nie ma. No nie ma. I ale tutaj... ma makaron i zobaczymy, tak, no właśnie, jak tu jest smakuje, makaron, bo ja jeszcze pokażę. No właśnie. Okej, zobaczcie widzowie.
Tak, ty masz go więcej. No ale. Dobra. To tam to jest test. Tutaj nie zależy, by się no najeść. Właśnie, no. Tylko to jest test. Jest to naprawdę ciekawe, jak to smakuje. Znaczy ja sobie mam już moją łyżeczkę. Okej. Okay. No i testujemy. Mhm. Okej. Okay. Lepsza niż ta zupka niska, co była pomidorowa. No to wiadomo. To wiadomo, bo... A ta, ale ona też była z Knora. Mhm. Tutaj chcieliśmy podkreślić też, że jest już jeden film kulinarny na naszym kanale, gdzie testowaliśmy zupki chińskie i tam właśnie też była z Knora. Zupka chińska, to prawda. Ale i jeśli ktoś oglądał, to pamięta, że mi ta zupka nie smakowała, natomiast ta mi smakuje bardzo. Także tutaj akurat naprawdę plus jest dobra. Chociaż no. Jakaś podobizna jest, tylko że tamta zupka nie się... Pieni. Nie pieni się. No właśnie. Kto wie, to wie, o co chodziło po zrodach kumatych. Ale też chciałem powiedzieć, że tamten Knor, ta zupka chińska, to była pikantna. Bo robiliśmy też ostrych zupek. A ta jest po prostu zupa pomidorowa, jest spoko. W ogóle nawiążę już teraz, jak to mówię. Miałem okazję przetestować tą mega ostrą zupkę, co jest w Lidlu czasem. To niby 10 tysięcy skowili. I w porównaniu do tych, co my testowaliśmy, to jest niebo a ziemia, nie? To nie ma w ogóle podjazdu. Tamta była tak ostra. Dobra. Więc... I co powiesz o tej zupce jeszcze, bo ja już wypiłem na przykład. Jak to robisz? Przecież ona jest gorąca. Nie wiem, na mnie to jest... Nie wiem, jest dobra. Dobra, no to co ja wam powiem? Na pewno zupka nie jest lepsza od borowikowej, mi borowikowa bardzo smakowa. Jest okej, okay, bo nie czuć jak w poprzedniej zupce strasznie było czuć taką smak takiej papryki, takiej... No było to strasznie, te przyprawy były tak strasznie nasilone, nie? To było takie, jak ja to właśnie powiedziałem w poprzednim filmie, że to smakuje jak przecier pomidorowy z wodą i przyprawami, to tutaj tak nie jest. To naprawdę to jest dobre. Także tutaj to jest akurat na duży plus. I co, no Oskar kończy jeść i lecimy do następnego testu. Nie, jestem gotowy z oceną, mi się wydaje, że jest też bardzo dobra. Ogólnie na podstawie tych dwóch, które zjedliśmy, czyli borowikowej i pomidorowej, naprawdę wnioskuję, że te zupki są mega dobre. Naprawdę, tak? Naprawdę są, porównają do zupek chińskich, tak. To te kubki są naprawdę dobre, bo to smakuje rzeczywiście jak taka pomidorówka. Wiadomo, trochę taka nasilona, taka typowo z paczki, ale jest to dobre. Ja bym był za tym, gdy będziemy jeszcze nagrywać jakiś test, może właśnie z jakimiś nudlami, czy coś w tym stylu, bo jeszcze jest coś takiego jak nudle. To jest, zauważyłem w Dilzie, w jakichś takich innych. Jakieś takie te chińskie chyba jedzenie, jeśli się nie mylę, może to są japońskie, nie wiem, nie znam się na tym naprawdę, ja kulinaria to nie, ale ja bym porównał sobie składy. Jaka jest różnica składu pomiędzy gorącym kubkiem, a zupką chińską i takimi nudlami. Naprawdę jestem tego szczerze mówiąc ciekawy. Także lecimy z następną zupką. Zaprezentuj następna zupka. Gromowa z gręczankami. Spoko. Tak. Może być, jestem ciekawy naprawdę, bo wiem jak smakuje taka dobra grochówa. Ja też. Nieraz jadłem wojskową grochówę taką... Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Na różnych takich, wiesz, o co, takich eventach, gdzie jest... Tak, ja wiem jak to... Tak. Dokładnie, ja właśnie chciałem powiedzieć, że mi się grochówa szczególnie z wojskiem kojarzy, nie? No także tak. Jestem naprawdę tego ciekawy. Zalejemy tą grochówę i powracamy do was. Stestujemy oczywiście smak, zobaczymy jaki ma, no, jakie ma walory smakowe. No i ten skład trzeba sprawdzić mimo wszystko, nie? Daj tej wody jeszcze trochę. Nie, żeby było bardziej aromatyczne, ale... Dobra, spoko. Także czekajcie chwilę i wracamy. I tutaj widzowie, stojąc za kamerą, a to jest jakiś kawałek od tych, że tak powiem, kubków z zupkami, tu się bardzo zdziwiłem, bo poczułem zapach grochówki. Tak. I to takiej dobrej grochówki, nie? Czuć. Mhm. Ja mam mało tym razem, ale... Dobra, to tam wiadomo, nie? Są przyprawy, co widać, i to jest tym razem wersja z grzankami. Zobaczymy, jakie to będzie. Jezu. O kurde. Ej, jest słabo aromatyczna. Czuć, grochówę czuć, ale grzanki to praszka. Mhm. Ja wam powiem tak. Jest to smakuje, jakbyście zrobili, jakbyście ważyli grochówę, przepraszam, i dali tam składników na 2 litry. A zrobilibyście z tego, nie wiem, 5 litrów grochówek. Które rozwodnili po tak, prostu. Tak, dokładnie. Ale jest aromat. I na razie jestem pozytywnie zaskoczony tymi gorącymi kubkami, bo są po prostu dobre. Dużo lepsze od zupek chińskich. Kiełbasę czuć w ogóle. Czuć kiełbasę. Wszystko czuć, co w grochówie. Naprawdę powiem wam, widzowie, że
Zaskoczyłem się, bo ja byłem pewny, ja ogólnie takich rzeczy nie jadam, bo to jest, wiecie, jaki tam jest skład, no nie jest to zbyt zdrowe. I jestem pozytywnie zaskoczony. Jest to mega dobre. No czuć tu, nie wiem jak oni to robią, ale po prostu czuć tego typu okrągłego, nie? No to jest już podejrzewam niestety chemia, no ale jakby ja się na tym wszystkim nie znam, więc nie chcę się zagłębiać, bo równie dobrze to może nie jest chemia. A nie chcę tutaj uskarżać też firmy o nie wiadomo, że nie wiadomo jaki syf robi. Naprawdę spoko. Spoko, naprawdę. Naprawdę spoko zupka. Także tłuczemy kubki i lecimy do następnego testu. Lecimy dalej, ja tu pokażę całe jeszcze 3 zupki. Pieczarkowa, żurek i rosły skóry. Teraz będzie żurek, bo tak zadecydowałem. Dobra. Dobra widzowie, kolejna tym razem. Co to żurek jest? Żurek, tak? Żurek z grzankami, okej. Okay. Tak. Więc tutaj zacznijmy może od wyglądu zupy, bo zupa wygląda identycznie jak grochówka, nie? No tak. Pokaż mi etykietę. Skupmy się tutaj, co my tu mamy? Skrobia, grzanki, pieczywo. Drożdże, olej rzepakowy, olej palmowy, przeciwutleniacz, ekstrakty, sól, preparat serwatkowy, mleko, tłuszcz palmowy. Nic takiego w sumie. O ile o grochówce mogłem powiedzieć, że jest dosłownie łudząco podobna do tej, którą byście mogli gotować w domu, to niestety żurek różni się dość sporo. Gdybyście robili na takim dobrym zakwasie. O nie, nie. Gdyby był żurek na dobrym zakwasie, to nie ma w ogóle podjazdu. On nie jest dobry. Nie, to nie. Żurek nie jest dobry, to powiem szczerze po prostu. Żurek nie. Ja wam powiem tak, widzowie. Żurek charakteryzuje się tym, że jest kwaśny. Taki dobry żurek robiony samemu na zakwasisku. Kwaśny. Ale w taki sposób, że mało chemiczny, nie? Taki jest ten, czuć, że to jest takie naturalne, no. Nie? Nie wiem jak to określić, natomiast to jest po prostu czuć, że to jest sama chemia. Niestety żurek tutaj nie jest wybitny. Na końcu rosł, bo go najmniej mam ochotę. Albo w sumie, dobra, weźmy te rosły teraz, weźmy, bo pieczarkowa jest bardzo podobna będzie do borykowej. Dobra, tak zrobimy. Okej, widzowie, teraz zalaliśmy sobie, to jest rosół skóry. Zobaczymy jaki będzie tego smak, ja jestem naprawdę tego ciekawy. Zalałem trochę tego za dużo, także może być śmiesznie dosyć podczas przelewania, ale to już zobaczycie w praktyce, także teraz lecimy z przelewaniem. Dobra, no to tak już powiedziałem. Przelejmy stąd. To nie będzie dobre. Ja sądzę, że to nie będzie dobre. Dobra. Dam tu bardziej na środek, żeby było wszystko widać. Okej. Okay. Jezu, no chłopie! Ale co ty? Jeszcze ty sobie jeszcze wlałem. Dobra. No. Ja pierdolę. Dobra, no. Powyciera się oczywiście wszystko. No. Jak to przystało, no. Nie wiem, czy to jest zimne. Co? Zarosł. Nie będzie dobry. No jeszcze. Nie. Dobra, widzowie. Po prostu nie. Dobra, bądźmy poważni. Ja rosół nie lubię. Mi się ogólnie... Pokażę mi na rok. Tyle mi. Poskarż się. Wracając do tematu. Mój żołądek rosół nie trawi, ale poświęcę się dla kanału Think Testing. Tak jak się spodziewałem. Kostka rosołowa. Nie wyleję tego, ale komuś się to da, ja tego pić nie będę. Ja też tego pić nie będę. Na potrzeby kanału nie wyleję tego, żeby była jasność, ale na pewno tego pić nie będę. Naprawdę, rosół to jest takie coś dość specyficzne, że to za dobre nie jest, jeśli chodzi o gotowe spaczki. Rosół to musi być, wiesz, to trzeba cebula opiekana, to musi być dobre mięso. Niestety rosół spaczki. Wiecie co tu czuć? Jedyne co tu czuję, to taki przepalony olej, jak jest w takich restauracjach nisko ocenianych. Taki najgorszy. Taka frytura. Taka frytownica, taka wiecie, myślę, że widzowie wiecie o co mi chodzi, jak są restauracje nisko oceniane, co wymieniałem olej raz na pół roku, to tak smakuje. I to mnie w tej zupce kompletnie po prostu obrzydza. No. Wszystko przeczytamy. Przeczytaj skład. Pełno tłuszczu tu będzie, nie? Mąka pszenna. Ale, ej, co jak co, zapach to ma jak taki dobry rosół. Natomiast smak jak najgorsze. Najgorsza zupka jaką po prostu z tych wszystkich. Tłuszcz kurzy, czyli to na czym bazuje rosół, jest tutaj 1,1%.
1,1%. To już chyba mówi samo za siebie. Ja już dalej czytać nie muszę. Nie ma co przedłużać, bo też czasu nie ma. Lecimy. Dobrze, następna zupka, którą testujemy, będzie to barszcz czerwony. Lubisz barszcz? Nie. Nie bardzo barszczy. Nie, naprawdę muszę pisać, ja barszczu nie lubię. Ale wiem jak mimo wszystko, jak smakuje dobry barszcz, bo nieraz jadłem. Więc jeśli on będzie dobry, to ja będę w stanie to stwierdzić, ale... Okej. Okay. Generalnie za tym nie przypadam, więc na pewno wysokie noty ode mnie nie dostanie. Okej. Okay. Dobra, no to słuchajcie, przechodzimy do przelania i od razu przechodzimy do klipu. Jeszcze wypuczymy kubki. O właśnie, tak zrobimy. Kolor tego proszku, który tutaj wsypaliśmy, był mega, mega taki różowy. Taki wręcz podchodził pod to, że mogłem powiedzieć, że to jest chemia, ale nie jestem tego pewny. Zobaczymy po prostu jak walory smakowe, bo to się liczy. Dokładnie. Ja już spróbuję przelać bez jakichś większych... No, no to jest, ale, ale to jest normalne, to się... tak samo powiedziałeś w zupkę. To się nie... Że to jest normalne, że się wyleje, to jest normalne. To się nie da inaczej, to też... Dobra, Oskar wyciera. A ja testuję ten oto barszcz. Nie wiem, czy to wypiję, bo ja jestem takim człowiekiem, że ja lubię barszcz, ale tylko wtedy, gdy jest naprawdę taki dobry, nie? Taki fajnie uważony. Nie jest dobry. Nie? Nie jest dobry. Ja wiem tyle, że barszcz, ale ja chcę powiedzieć, że ja wiem tyle, że barszcz jest najbardziej popularnym, jeśli chodzi o gorący kubek, bo ja właśnie wcześniej też słyszałem, nieraz ten barszcz jadłem, a innych gorących kubków nie jadłem, ale on mi nie smakuje, naprawdę. Mi też nie. Brakuje, w barszcz musi być taki posmak tego pieprzu, taki szypra, wiesz co chodzi? Mięso czuć, wszystko. No właśnie, tak jak to jest na Wigilię, nie? Tak, dokładnie. I tutaj tego nie ma, on jest taki po prostu bez smaku. Ja mam tego trochę, to ja to wypiję, żeby nie marnować jedzenia, bo też nie ma co reklamować na kanale marnowanie jedzenia, ale nie. On jest taki dość słodki, nie, on nie jest dobry, nie? Tu w ogóle powiem tak, barszcz był zdecydowanie lepszy, gdyby było czuć tutaj pieprz, gdyby był po prostu taki lekko pikantny. Jeszcze składu nie przeczytaliśmy. Zobaczymy górę. Ej, ale składu... buraki czuć, serca. No ale aromat może być, nie? No. Właśnie są buraki w składzie? Sprawdź. Sok z czerwonego buraka w proszku, aż 15%. Wow. Więc jest. Jest. No to kończymy i... No a pewnie skład ogólnie jest podobny, nie? Jak każdy ten gorący kubek, nie? Co my tu mamy? Kwasu cytrynowego jedynie nie było, czosnku, drożdy chyba też brakuje nie było. Brakuje pieprzu. Sól, ziele angielskie tego chyba też nie było, aczkolwiek mogę się mylić. Nie no, chyba nie będzie tego niestety widać, bo bym chciał pokazać w jakim, jak ten proszek wygląda, bo Oskar całego nie wsypał. O, tak wygląda proszek, on się świeci, on się w kamerze ten proszek świeci normalnie. Jak pod światło, dosłownie. Także to dosyć ciekawe nie jest. Coś chcesz jeszcze powiedzieć na temat tego barszczu? Nie? Średni i tyle. Przechodzimy do syny. Dobra, to lecimy dalej. Pieczarkowa. Jestem ciekawy tego smaku w sumie, jaki tutaj będzie, bo tak jak ja już mówiłem, kiedyś jadłem właśnie zupę ogólne, że tam były wszystkie grzyby, to zupa ta smakowała tak samo jak borowikowa, także no jestem ciekawy w sumie, jakie to będzie i zapraszam do oglądania. No. Ostatnia zupka. Rozumiem, widzę, że wlałeś to do mojego kubka. Spoko. Ja przeleję znowu. Nie, bo ja nie piję. Dobra. Aha, nie, dobra. To ci troszkę naleję. Troszkę. Ja wymieszaj jeszcze, bo tutaj. Dobra. Bo tutaj nie wspomnieliśmy o tym, że Oskar się teraz źle poczuł, czy. No jest to tak, to tak. Już po prostu nie mam ochoty, nie. Ale przetestuję. Konsystencja. Tak samo jak borowikowa. Tak. Najbardziej gęsta. Ja ci troszkę naleję. Bo tylko te grzybowe były. Dobra, tyle, styknie? Tak. Kurde! Pokapałem się, super. Dobra, trudno. Grzybowa. To czy... Tam grzyba na stopach po tym? Nie, stary, nie wiem. Skład. Grzyb na ze stopy? Jest identyczna jak borowikowa. Mamy tutaj to z borowikowej? Nie. Borowikowa z grzankami. Jak to porównać tu składy, wiecie? W borowikowej są jaja. Sorry, w pieczarkowej są jaja. Dobra. Ty próbuj jeszcze i zrobimy sobie ranking. Podsumowanie, nie? Tylko no. To jest teraz już gorący tak fest, więc trochę odpocznę. Jest inna, stary, nie mów. Jest inna. Ja czy wiesz, że jestem przejedzony, to mogę nie czuć różnicy. Ale... Okej.
czuć pieczarki. Ja wam powiem tyle. Jestem pozytywnie zaskoczony. Czuć pieczarki. Już naprawdę po samym zapachu to stwierdziłem fakt, że jest taka sama jak borowikowa, natomiast teraz jak spróbowałem jej, to naprawdę rzucają się na walory smakowe pieczarki, nie? Dobra, przechodzimy do już końcowej oceny. Tak, zróbmy już, testujmy sobie, bo naprawdę szkoda czasu na to, ta jest wrząca, sobie ją zaraz spożyję. No to po kolei. Podsumujmy. Wspólnie, tak się naradźmy. Ja bym powiedział, że najgorsza, zaczęło najgorszej, to jest po prostu rosół. Tak. Najgorszy był rosół. Potem barszcz, moim zdaniem. Barszcz, tak. Potem trochę lepszy był barszcz. I teraz co my tu mamy? Pośród tych to... Kurde, no mi pomidorowa smakowała, ale... Szczerze? Na pewno bardziej od pieczarkowej. Grochówka. No nie była, ale ona pachniała ładnie, ale nie było tego aromatu, nie? No, grochowa. I tutaj ja bym dał pomidorową. No to, kurde, wiesz jak ja bym, no pomidorowa, dobra. Dajmy tą pomidorową, niech się będzie. Potem pieczarkowa definitywnie. I co to jest borowikowa, stary. A, dobra, to jest zerwane. To dodajmy to pieczarkowa. Mhm. Potem, co to jest? To jest żurek. Tu jeszcze mamy żurek. Oj, to nie, to tutaj troszeczkę musimy namieszać. Żurek nie był dobry. Tak, zamiast pomidorowej. Pomidorowa była mega dobra. Pomidorowa jest jedna z najlepszych. I tu są podium. Dwie zupki postawmy ex aequo. To jest borowikowa, która była pyszna. Mhm. I najlepsza zupka. Uważam, że są to najlepsze zupki, jeśli chodzi o gorący kubek nora. Gdybyście się decydowali, to myślę, że te dwa smaki są chyba najlepsze. Najbardziej racjonalne. I mogę je polecić. Także chciałbym wam podziękować za oglądanie. Zapraszamy do kolejnych filmów. Na drugi dzień od publikacji tego filmu pojawi się film. A czy pierwszy... będziemy nagrywać? Tak, ale to już się pojawi po tym filmie. Think Vlog. Jest to seria, w której będą to takie luźniejsze vlogi, nie będą to recenzje, nie będą to żadne testy społecznościowe, nic w tym stylu, tylko będziemy ogólnie opowiadać, co się dzieje w naszym świecie YouTube'a, o naszym ogólnie, naszych wydarzeniach jakichś. Zaspoileruję wam, że pierwszy Think Vlog to będzie na temat YouTube'a. Tyle powiem. Na temat YouTube'a i na temat miejsca, gdzie nagrywamy, bo to też w jakimś stopniu ma taką dosyć ciekawą historię. Także dziękujemy wam za oglądanie. Zapraszamy do naszych poprzednich filmów. To na tyle. Siema. Siema.